Cześć! Dzisiaj na tapecie mamy dwa modele RC. Jeden standardowy, drugi specyfikacja RCZ. Zaraz dowiecie się, czym one się różnią. Być może przekonam też Was, że czasami warto dorzucić parę złotych, aby kupić właśnie RCZ-a. A jeśli jednak wolicie wydać mniej kasy, to postaram się utwierdzić Was w przekonaniu, że RC to też dobry wybór. A więc zaczynamy! Obydwa motocykle mają ten sam silnik, 140 cm sześciennych. Jednak w modelu RCZ zainstalowany jest wałek Z40 i ostrzejsza krzywka sprawia, że jest trochę bardziej agresywny, jeżeli chodzi o oddawanie mocy. Dodatkowo w tym silniku wylądowało ORK, czyli tak zwane lekkie magneto. I to właśnie sprawia, że troszkę szybciej wchodzi na obroty. Reakcja na dodanie gazu jest trochę bardziej odczuwalna. W modelu RC są klasyczne lagi, niestety bez regulacji, natomiast o dużym kroku. To zupełnie wystarczy do jazdy w mniej zobowiązującym terenie lub przez osoby do 70-80 kg wagi. Jeśli ważycie trochę więcej, tak bywa, i chcecie się ścigać tak na poważnie, to powinniście wybrać właśnie RCZ-a. Tutaj zawieszenie mamy regulowane, przednie lagi z regulacją twardości oraz kompresji. W tylnym amortyzatorze jest też regulacja twardości, markowe DNM o długości 360 mm. Co jeszcze ma wpływ na ceny tych motocykli? Felgi i opony. W RC mamy standardową oponę crossową i stalową felgę. Natomiast w RCZ mamy lekką felgę aluminiową i opony Kenda, które są znane, sprawdzone i oczywiście lubiane. Co jeszcze powoduje, że cena tych modeli się różni? Wahacze. Model RCZ posiada wahacz aluminiowy, a RC wahacz stalowy. Przy normalnym użytkowaniu zazwyczaj nie czuć różnicy, natomiast osoby lubiące ścigać tak na poważnie na pewno docenią wahacz aluminiowy. Zajmijmy się teraz siedzeniem. W modelu RC mamy klasyczne siedzenie z miękkim, antypoślizgowym poszyciem. Model RCZ ma także miękkie, antypoślizgowe siedzenie, ale dodatkowo wyprofilowane. A po to, aby tyłek Wam się nie przesuwał podczas jazdy. Dźwignie zmiany biegów też się różnią. W RCZ jest aluminiowa, a w RC stalowa. Dźwignie sprzęgła i hamulce w RC są odginane, a w RCZ są klamki kute, wzmocnione. Dwa motory pozornie wyglądają tak samo, jednak każdy z nich ma inne zastosowanie. RCZ wybierzcie do ścigania, a RC do swobodnej jazdy. Czy zatem warto dopłacić różnicę cenową, aby zostać posiadaczem RCZ? Jeśli ważycie powyżej 70-80 kg i jesteście ostrymi rajderami, powinniście rozważyć zakup RCZ-a. No ale jeśli chcecie mieć pitbike'a tylko do zabawy, to postawcie na RC140. No i na który się decydujecie? A jeśli szukacie czegoś innego, to klikacie w naszym sklepie, na pewno znajdziecie motocykla marzeń.